Hej osudzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest Zagrajmy w Banished. Trzeci odcinek już. Szósty rok mamy. Zobaczmy dalej, jak nam się nasza walka o przetrwanie potoczy. Okej, to już jest zabudowany. Świetnie, są głodni. Nie ma żarcia. No wspaniale po prostu. Jestem przeszczęśliwa z tego powodu. Okej, jest 32, 132. Dobra. Ci zaraz powinni się ogarnąć. Tutaj też się będą ogarniać. Świetnie. Nie masz czego robić. No dobra. Drewno jest w tej chwili ważniejsze, więc mi się nim skupcie. Tutaj mi tego raczej nie jest, bo kamień jest potrzebny, ale kamienie mamy. Tam jest drewno potrzebne, bo jest potrzebne na firewood. A firewood jest ważny. Kurde, oni mi tu zaraz pomrą w tym domu. Weźcie sobie jakieś korzonki, ogarnijcie. Dobra, już dwie osoby i zaraz mi dwie osoby. No właśnie, jedno mi już zginęło, teraz mi drugie umrze. A nie mówiłam. A od razu się młodzi wprowadzili. No i od razu mają jedzenie. No widzicie, młodzi ludzie zaradni są. Są tacy nieszczęśliwi, tak mało żywotni. Po prostu przerażający. Naprawdę jest tutaj świetna muzyka. Patrz, 4, 6, 9, no ponad 1000. Ciekawie je będą zbierać w 4 osoby. Mam nadzieję, że jeszcze więcej. Okej. Okay. Zbudowałam mi teraz ten dom i na razie tutaj sobie skończymy budowę domów. I zajmę się budową tego. Bo ryby się przydadzą. Im więcej jest rzeczy do jedzenia, tym bardziej są chętni, tym są szczęśliwsi po prostu. Dróżki są ważne do budowy, ponieważ oni się po nich szybciej poruszają. To jest kapusta. Tak mi się wydaje, to są jakieś dzikie rośliny, które oni po prostu jedzą. Jakieś cebuly, grzyby, nie grzyby. Zresztą widać. To jest chyba kapusta, to są jakieś. To jest cebula, to są grzyby. Szagody zbierają w krzakach. Spoko. Niby jest mało żarcia. Okej, ci nie mają żarcia. Ale nikt nie krzyczy, że jest mało żarcia. Bo wbrew pozorom jest dużo żarcia. Okej, jest 30, więc jeszcze nie trzeba tego się tym przejmować. Tym się trzeba przejmować natomiast. Zaraz mi się powinno zrobić kamienia. Tak, już mi donoszą.
7, 12. No to dzieciak, czego ty tutaj kurwa chcesz? Nie interesuje mnie twoja pomoc. Dobra, już niesie. I kurde, tego jednego nie mogłeś donieść. Dobra. Jesteś budowniczą powierzchni. Nie, vendor. Co kurwa? Okej, ale już się zajmę budową tego, już będę mieć więcej żarcia. To się liczy. Kurde, głodni są, się zwrócić muszą, tak? Oczywiście. Starvation. Nienawidzę tego Starvation. Okej. Nie będę się wypowiadać na ten temat. Mamy dużo skóry, więc jak coś, to będzie można wytwarzać kurtki dla nich. Okej. Okay. Zabiorę stąd jednego pracownika. Wstawię go tutaj. Teraz wiecie, tam był 1000. A tutaj na rybakach też by pasowało mi, żeby był 1000 przynajmniej. To powinno wystarczyć, żeby utrzymać miasto mniej więcej do tak 25 obywateli. Obecnie 20. No dobra, 10 więcej niż teraz mamy, więc powinno być lepiej. Dodatkowo... już mają 28. Okay, early summer, czyli też nie będzie... granica ich możliwości, ale myślę, że dużo ryb pozbierają. 48, no sporo, sporo. Już jest 48, już jest dobrze. Zróbmy tutaj most. Bardzo nienawidzę, że mi umierają z głodu. To mnie napawa wielkim niepokojem i smutkiem. I uświadamia, że już dawno temu powinnam wybudować cmentarz. Na samym początku gry. Po prostu ze mną i na trudnym poziomie trudności tutaj od razu gdzieś powinnam mieć cmentarz wybudowany. To było po prostu najlepiej. Po 39 przed chwilą. Okej, już jest 100. Szału nie ma, dopiero ryba. Powinno być dużo więcej. Kolejny zmarł. Kurde... Ale zobaczcie. Uda nam się. Wytrwamy w tym mieście. Szkoła jest bardzo ważna do wybudowania. A ty tak nie teraz, bo no cóż, teraz to oni z głodu umierają. Dobrze jest tak sobie ich przeglądać co chwilę, żeby zobaczyć kto gdzie jest i co robi. Nie tyle co robi, ile... Kurwa. Okej. Okay. Kolejnego dorosłego. Cholera jasna. Ta groźba tego, że oni po prostu umierają. Jest tak straszna i bliska jednocześnie. Okej, okay, tu mi zabrakło jednego. Ty na razie gwizdek będziesz zbierał. Ważniejsze jest w tym momencie dla mnie żarcie. Przez chwilę było dobrze, no. Przez chwilę było dobrze, potem się ich więcej zrobiło i się zrobiło chujowo. Gdyby oni mi się tutaj zaczynali, to już by było lepiej. Wiecie...
Tutaj już by było 10 razy lepiej niż tutaj. Tutaj już bym na samym początku sobie wzięła rybaka, postawiła, już bym tutaj miała gdzieś chatę do polowań, czy nawet tutaj zbieracza bym miała. Już by było lepiej po prostu. Tak to ducha. Jeszcze mi zaraz pozamarzają, bo mi się drewno pokończyło. No, firewooda jest mało. Zbieraj mi to drewno. Okej. No, dobra, już. Się zaczyna nowy rok, się zaczyna nowy sezon. Jeszcze troszkę pruszy śnieg. Myszko, mi nie uciekaj. To już jest lepiej. 224. No, szału nie ma. Niestety. Zaraz mi się powinien zacząć nowy sezon. Czy wczesna wiosna, tak. Początek wiosny, początek nowego sezonu. Jakby oni byli wyedukowani, oni by jeszcze lepiej więcej zbierali. Tak mi tego żarcie brakuje. Wszystkiego mi kurde brakuje. Ale to jest niestety problem z początkiem gry, taka. Na medium jest o wiele łatwiej, ponieważ na medium to oni jednak dzięki temu, że mamy trochę więcej tych zapasów, nie trzeba się tym tak bardzo przejmować. Dlatego mamy jeszcze te zapasy związane z uprawami rolnymi. Więc już na samym początku mamy o wiele lepiej. Tutaj się trzeba po prostu męczyć z tym, ponieważ trzeba mieć tych zbieraczy, łowców, no to nie jest za wesoło. Czy wyście tutaj wyzbierali to wszystko? Nie! Kurde, co oni robią? Ja się pytam, co oni robią, a oni mi umierają, bo żarcia nie mają. Mhm. Czyli następny jak dorośnie, stanie się łowcą od razu? Dobrze mi się wydaje, czy mi się źle wydaje? A, kosz mi się ziewa. Fajnie by było, gdyby ta dwójka zamieszkała razem. To nie tutaj się wprowadziła jakaś laska. Źle nie jest, dobrze też nie. Jeszcze ja robię podstawowy błąd, bo ja tutaj powinnam postawić dom, żeby on miał blisko do domu. Tutaj powinnam postawić dom obok, obok nich, żeby oni też mieli blisko. Tutaj powinnam postawić ze dwa domy. Jeżeli wiecie, nie musieli latać przez całe miasto do swoich domów, tylko że mieli blisko. Podstawowe błędy, one nie zgubią, zobaczycie. Ale nic to, uda nam się, wytrwamy do końca. Dotrwamy do lata setnego w tym naszym na wygnaniu mieście. Czy można to zmienić? Chyba nie. Achievements. Mam dość dużo achievementów zdobywych. O Jezus Maria, ile tu jest achievementów do zdobycia. Masakra i szok. Mountain Man. Trzeba mieć przez 20 lat populację 50 ludzi na trudnym poziomie trudności. W trudnym klimacie. Na małej, górzystej mapie. Dużo jest to achievement do zdobycia. Ja tam zdobyłam achievement Golden Gate, to jest most w Ameryce, gdzie po prostu przeciągnęłam most z jednego końca jeziora na drugi.
ponieważ potrzebowałam się dostać, żeby mi nie obchodzili jezioro, żeby było po prostu bliżej. Wielkie było, 300 drewna potrzebowało. Strasznie dużo. Ja się pytam siebie samej, dlaczego do cholery jasnej, ja mam takie problemy z tym drewnem, dlaczego ja po prostu nie buduję tego, jak to się nazywało, to. Forester. Nie to. Forester Lodge. Żeby mi tutaj po prostu robili drewno. To by było jakieś 30 razy łatwiejsze. Już takie łażenie i zbieranie tego. Szybciej ludzie by tutaj nie zbierać. Jest was trzech. Okej. Okay. Tutaj jest już most, okej, okay, więc powinno im być łatwiej tutaj przechodzić i zbierać. To po pierwsze. Po drugie, poczekam aż zbudują mi to. Już powinno być łatwiej. Okej. Ale mi się ziewa strasznie. Nie dlatego, że siedzę tuż przy kaloryferze, a z niego grzeje. Jest tak fajnie. Dobra. Stąd jeszcze drewna. A nie, wycięli już wszystko, co mieli wyciąć. Stąd jeszcze nie wymajnowali tego żelaza. Ale ważne, że mamy jeszcze dużo narzędzi i dużo ubrań. Firewood. No wiem, że jest go mało. Ale nie mając przez jedną zimę Firewooda, to wy jeszcze wytrwacie. Gorzej by było z dwiema zimami. W sumie to ja to mogę wyłączyć, to mi nie musi tutaj stać. Chociaż bez tego to tak średnio trochę, więc sobie zostawię. Dziwnie mi się patrzy. Się zastanawiam, czy cię to nie włączyć. Byś zioła zbierał. A, dobra. Ja to wyłączyłam. Spoko. Proszę bardzo. Trzeba się nad tym napracować czasem. Tutaj będzie zbierał zioła, ten tutaj będzie wytwarzał drewno. Kamienia to mi od razu da wystarczająco dużo, tylko drewna nie będzie miał dość. Okej, okay, mam już 20 ludków. Pokaż mi, ile wydobywacie ryb rocznie. 300. No, szał nie ma, dupy nie urywa. Co jak robić? No, 1000 prawie, praktycznie. Tutaj 500. 500 do 1000, zależy od sezonu. Buduję za dwa domy. Ale to i tak za chwilę, bo najpierw muszę po prostu... Na 5 powinno być wystarczająco taki stockpile. On tutaj będzie to znosił, zamiast znosić gdzieś tutaj w cholerę. Idziemy po prostu bliżej. Trzeba zwyczajnie w świecie się zastanowić nad tym, co robimy. Jak to robimy. Zamiast się szarpać i robić coś na pałę, lepiej pomyśleć i zrobić to tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Jeden chłopak głodny.
Okej, okay, tutaj już mamy wystarczająco kamienia. Teraz drewna trzeba dodać. Drewno mi muszę najpierw wyciąć. Ach. Dzieciak mi zmarł z głodu. Jestem przeszczęśliwa. To miasto jest niezwykle nieprzyjazne dla ludzi. Wszelakich form życia. I zaraz mi znowu zaczną pomierać, bo jest ich za dużo i żarcie im nie starczy. Kurde. No ale dobra. Trzeba się z tym pogodzić. Chujuty. Kurde. No ale dobra. Postaramy się to miasto utrzymać w następnym odcinku. Mam nadzieję, że nam się uda. Postaramy się. Chociaż średnio to widzę. Ale dobra, życzę mi wszystkiego dobrego. Nie load. Save. Zasejwuj mi to. Życzcie mi powodzenia. Będę się starać i będę walczyć o to, że to miasto przetrwało. Nie da mu tak łatwo umrzeć. Zobaczymy, jak mi się to uda. Ale dobra, jak na razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Ej no. Bo gry nie mogę wyłączyć. No, okej, dobra, już ma. Więc tak, dzięki za uwagę i do usłyszenia. Na razie.